Ten rozważany przypadek tutaj oznacza, że albo ta ciężarówka hamuje z poślizgiem i to jest współczynnik tarcia kinetycznego, albo hamuje bez poślizgu, wtedy to jest współczynnik tarcia statycznego. Ale zadanie można rozwiązać, nie mając pojęcia, jak ta ciężarówka hamuje. Obrazek i wszystkie siły? No bez przesady, jedyna siła, która działa w poziomie, to będzie siła tarcia, więc zapiszę od razu drugą zasadę dynamiki. Bo zakładam, że to się dzieje w poziomie, po co sobie utrudniać życie. Współczynnik tarcia razy siła nacisku na podłoże. to będzie siła tarcia. A siła nacisku na poziomie powierzchni to MG. M się skraca i zostaje z tego MG. No to teraz zapiszę sobie równanie na X, czy też na S, bo ich końcowe będzie równe w drodze hamowania. Prędkość początkowa czas. Odjąć przyspieszenie t kwadrat przez 2. Tu jest mały problem, bo nie znam czasu, więc zapiszę sobie coś w prędkość. Prędkość końcowa. Prędkość początkowa. Odjąć przyspieszenie czas. Z tego wyznaczam czas. I wstawiam do tego. A drugich razy czas do kwadratu, czyli vp kwadrat przez a kwadrat. To się skraca. Zostaje mi vp kwadrat przez a odjąć vp kwadrat przez 2a, czyli vp kwadrat przez 2a. No dobra, a a wynosi tyle, więc łączę do kupy to wszystko i wychodzi mi, że droga. To będzie vp kwadrat przez 2 mi g se podstawie. 72 km na godzinę to jest 20 metrów na sekundę. 07 to słynna stała kwaśniewskiego, a g to G. No i to będzie takie 29,1 m.